W postaci piwa z browaru Lubrow. Dziś browar Lubrow z Gdańska, w zasadzie trzy miasta, bo też jest filia jeszcze w Sopocie. Ten w Gdańsku był przeze mnie odwiedzony już dwa razy. Pojawiły się też piwa na rynku butelkowane. W zasadzie oni wcześniej też butelkowali z chęcią na wynos. Nie wiem tylko, czy rozprowadzali po prostu do sklepów specjalistycznych. Być może tylko na terenie Trójmiasta. Browar Lubrow o historii za wiele wam nie powiem, ale z tego co wyczytałem po prostu no jest to kontynuacja dobrej właściwie restauracji, knajpy. Wnętrze bardziej przypomina pub, bar, jest dosyć ciemno, tak bardzo, bardzo ładnie jest na pewno tam jakiś klimat. Z tym, że do restauracji pewnie jest trochę dla takich, nie wiem, no, odwiedzających restauracje po to, żeby zjeść ze smakiem, być może byłoby trochę za ciemno, można też usiąść bliżej wyjścia. Ja pamiętam, przy samym barze sobie obserwowałem film, ponieważ też pokazują na wideo, na takim telebimie, jak wygląda proces ważenia, to jest bardzo ciekawe. Mieli zawsze w swoich piwach przede wszystkim cztery style, czyli pilsa, koźlaka, IPA i tak zwane piwo piwniczne. Bardzo wszystkie dobre, moim zdaniem na pewno nie było tam nic takiego, żeby się przyczepić jak na browary restauracyjne, które czasami bardziej dbają właśnie o wystrój, a niekoniecznie jakoś piwo. O piwa to ja tam większych uwag nie miałem, dlatego bardzo dobrą golonkę tam pamiętam zjadłem. Także z przyjemnością chwyciłem za tą butelkę. A dzisiaj mamy piwo z dodatkiem herbaty, właściwie yerby, yerba mate. Użyto podobno 40 kg tego produktu, tej rośliny. No, popularne przede wszystkim w Ameryce Południowej, u nas propagowane m.in. przez podróżnika Wojciecha Cejrowskiego. Coraz bardziej lubiane przez Polaków, spotykane w sklepach specjalistycznych właśnie yerba. Bardzo wiele rodzajów, również sypana, instant, taka, inna, specjalne naczynia do picia tego. Tutaj się okazało, że ludzie z browaru Lubrow chcą wrzucić to do Pale Ale'a, do India Pale Ale'a. No i powstał yerba mate India Pale Ale na yerbane. Na yerbane, taka nazwa, która ma lekko zahaczać o kontrowersje. Na yerbane 5%, 13 BLG, Let's Beer, opis, nowa odsłona lekkiego IPA z browaru Lubrow, dodatkiem yerba mate i nie tylko. Bardziej słodowe, mocniej najerbione, bo oni już wcześniej jedną yerbę puścili. Dorzucić dobrego chmielu nie zapomnieliśmy, napisali. Piwo jasne w stylu India Pale Ale, chmiele, Chinook, Mosaic, Citra, Lubelski, yerba mate dodana i jeszcze trawa cytrynowa, więc może być efektownie, jeśli chodzi o aromaty. I jeszcze jest Pure Air, to jest najwyraźniej ta chyba czerwona herbata, nie znam się za bardzo. Nie będę tam nie wiem jaka jest yerba użyta, tego też nie wiem, nie dowiedziałem się, nie znam zresztą, więc można spytać najwyżej na miejscu w browarze Lubrow, który jest dosłownie vis-a-vis dworca PKP Gdańsk Główny. Wróćmy do piwa, otwórzmy lepiej je, on jest takie fajnie schłodzone, może nawet trochę za niska temperatura w tym momencie, ale zobaczymy co się będzie działo po ogrzaniu. W zasadzie rzeczywiście lekkie India Pale Ale, nie czuć zapachu jakichś cytrusów charakterystycznych dla chociażby citry, która jest tutaj użyta. Może trochę się spod spodu przebija, być może też ta yerba tutaj sobie poczyna lepiej i bardziej wpłynęła na to, co mamy w zapachu z butelki, niż zrobiły to chmiele, chociaż citra jest zawsze tak potężna, raczej wygrywa ze wszystkimi rywalizacje. Piwo rzeczywiście ma kolor herbaciany, chociaż yerba nie musi mieć takiego koloru, zakładam. Jest całkiem sporo osadu, ja sobie wszystko daruję i tak wleciało go sporo. Bardzo zmęczniło to piwo, tu jakieś kawałki też się pojawiły. Dopóki nie dostał ten osad, to piwo w miarę jeszcze wyglądało klarownie, aczkolwiek no nie jest to piwo filtrowane na pewno, ale jeszcze w miarę
kolor był. Teraz przypominam nic innego jak właśnie dosyć mocno zaparzoną herbatę. Kolor jest, nie mam taki brązowy, piana nikła. Bardziej przypomina ale na razie. Zapachy przebiły się teraz amerykańskie chmiele, ale one są bardzo delikatne, wypłucone tutaj. To nie jest zapach, który odurza. To jest przyjemnie. Zobaczymy, co będzie w smaku, bo tutaj, jak nie mam, to tutaj będą największe doznania, jeśli chodzi o te dodatki, które zostały użyte. No to wasze zdrowie. Od razu czuć inny smak, to nie jest smak piwa, znaczy inaczej, chyba tam jest piwo, ale od razu uderza smak herbaty. Ziołowy, wytrawny, ale przyjemny, nie jest gorzki. Jak przytrzymać, to lekko zalega. Nie wiem, jak smakuje wierba na zimno. Jestem laikiem kompletnym w tym kierunku, więc ciężko mi porównać, czy jest tutaj ten smak wierby. Podejrzewam, że tak, bo jest to coś niesamowitego. Jest to pewna lekka ziemistość, lekkie ziołowe rytmy, które bardzo fajnie grają na języku. Teraz mi się wydaje, że czuję też to w zapachu, ale może to być złudzenie. Spowodowane, że już po prostu się napiłem. Bardzo ciekawa koncepcja, chociaż chyba jednak bym pozostał przy opinii, że bardzo mało piwa tutaj w tym piwie. A może tak ma być. Na pewno jest to coś nowego. Więc gratulacje, bo nowości techniczne, tak samo jak, przepraszam, nowości piwne, tak samo jak nowinki techniczne, zawsze skupiają uwagę, zawsze przyciągają amatorów. No więc coś się tutaj na pewno udało. Nie jest to piwo, które odstawię zaraz i powiem, że to nie w mój styl, w ogóle nie będę tego pił. Poszukując India Pale Ale, to dosyć ciężko tutaj będzie. To piwo jest gęste, treściwe, ale nie czuję tutaj na przykład goryczy, która występuje w pale. To jest zupełnie coś nowego i to musicie się przekonać na własnej skórze. Myślę, że gdybyśmy zrobili taką zwykłą, mocną herbatę liściastą i ją zostawili na kilka godzin, ona stygnie, wyparzy się maksymalnie, będzie mega mocna, to może gdzieś właśnie w tych okolicach można by szukać tego smaku. Nie ma trawy cytrynowej, nie ma trawy cytrynowej. Myślałem, że będzie bardziej aromatyczna, tym bardziej, że po tym, co się dzieje w Cymbopogoni na przykład, no to artyzana to jest po prostu cytrynowa masakra. No, fajne piwo. Są te nuty też, takie te właśnie nuty herbatowe. Zapachu, myślę, że jeszcze mam za zimne te piwo. Ale z drugiej strony ono powinno tak chyba smakować, jest lekkie, jest 5%. Więc taka zamiast mrożonej herbaty zastępujemy po prostu najerbane India Pale Ale. Yerba Mate India Pale Ale. Ciekawa koncepcja. Wyskakuje. Ale chyba nie będzie to każdemu smakować. Takie mam wrażenie, że to nie musi każdemu. Mnie to smakuje, bo ja lubię wytrawne mocne smaki, lubię zioła, lubię przyprawy, więc i herbata. Herbata też jak najbardziej się tutaj kwalifikuje. Ale czy każdemu to przypasuje, to będzie trzeba poczekać na opinię. Strasznie dużo mentów, to jest chyba największy minus. Może trochę za bardzo przelałem, oni tutaj nie informują, czy przelewać bez tego osadu. Ja chciałem tylko trochę, ale to i tak mocno zmętniłem, bym wlał wszystko, byśmy tu mieli pewnie niezłą zupę. Dobra, mimo wszystko polecam. Będzie pewnie ciężko dostać, ja to przywiozłem, właściwie przywieziono mi, bo ja nie byłem na żadnym festiwalu, przywieziono mi z Wrocławia.
Za co bardzo Ci, Kamil, dziękuję. Wasze zdrowie i do następnego razu.